Cieszę się, że doszło do podpisania tej umowy, tym bardziej, że jest to umowa trzyletnia, długofalowa. Dzięki takim firmom właśnie jak Renault Alcar, nasi siatkarze mają zapewnione warunki do funkcjonowania w Olsztynie, mogą się skupić na treningach. Samochody, którymi będą jeździć zawodnicy i sztab AZS-u Olsztyn, to są nowe SUV-y, które premierę miały w pierwszym kwartale tego roku. To jest Renault Austral. Samochody są wyposażone w silnik 160-kątny benzynowy z miękką hybrydą, więc będą z jednej strony ekonomiczne, z drugiej strony będą bardzo wygodne i komfortowe. Bardzo dobre uczucie. Mi się wydaje, że będziemy mieć fajną drużynę, bardzo dobry trener. I ja pracuję już tutaj w Stanach, jestem w tej chwili w Kalifornii, pracuję, żeby mieć jak najlepszą formę i żeby jak najwyższe cele osiągnąć w następnym sezonie. Bardzo się cieszę, że Nicolas dołącza do drużyny, mimo że to jest młody zawodnik i młody chłopak, on jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. Musimy pamiętać o tym, że w następnym sezonie mamy bardzo młodą drużynę. Ja myślę, że jego panowanie i takie doświadczenie, obycie boiskowe w wielu momentach będzie decydowało o obliczu meczu, o wyniku. Zapraszam wszystkich kibiców na nowy sezon 23-24 na hale Urani i będziemy grać z Zawierciem. Do zobaczenia.